Dobra, raz, dwa, raz, dwa. Czy to się kameruje? Chyba tak. Czekajcie, lepiej nas ustawię. Dobra, proszę Państwa, moje powroty na YouTube tak wyglądają. Nie jest łatwo, nie jest... No, nie jest łatwo, nie było łatwo wyłożyć tych wszystkich rzeczy tu, ale nagrywam specjalnie dla Was hola z Niemiec. Rzeczy, które ja kupiłam, niektóre już próbowałam. Tak, wiele z nich już próbowałam i były takie... Niektóre firmy dobrze znam, ale wypuściły nowe produkty. Także co? Mam nadzieję, że to się uda nagrać do końca. Mam nadzieję, że nie zajmie jakoś strasznie długo, bo też nie mam pamięci na tyle w telefonie. I mam nadzieję, że Wam się spodoba, dlatego postaram się szybko opowiedzieć co i jak. No i też muszę te rzeczy schować do lodówki, żeby się nie popsuły, bo jednak tego jest na tyle sporo, że ja to będę miesiącami chyba jeść. Ale ja jestem znana z tego, że ja jem mocno przeterminowane rzeczy, więc na własną odpowiedzialność oczywiście. Także co, zaczynamy, zaczynamy! Chciałam powiedzieć intro, ale intra jeszcze nie mam, także bez intra... Dobra. Nie wiem od czego zacząć. Więc zacznę od pierwszej lepszej rzeczy. Sporo nakupowałam jogurtów, z tego względu, że w Polsce nie wszystkie są takie dobre. No i chciałam spróbować. Tak, pierwszy to jest taki z Rewe. Rewe to jest, tak jak już mówiłam w poprzednim filmiku, Rewe to jest jeden z moich ulubionych sklepów niemieckich, bo ma bardzo dużo wegańskich opcji i to jest taki zwykły sojowy. Zwykły sojowy, bo chcę zobaczyć jak ten smakuje. Następny. To jest niebo. Uwaga, Alnatura. To kupiłam w sklepie Edeka. I to jest, proszę Państwa, kwark alternative, czyli bardziej taki gęsty, trochę jak skyr. I on jest przepyszny, naprawdę, tak jak niektóre jogurty sojowe smakują cementem, na przykład ten z Kauflanda, tak, moim zdaniem, tak ten jest super i na 100 gram ma 53 kalorie i aż 5,7 gramów białka. 5,7 na 100 gram. Ma super skład, jest bez cukru, jest gęściutki, trochę taki grecki. Ile to ma w ogóle tłuszczy? Tłuszczy ma 3,3. W sumie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dobra, nieważne. Ale jest naprawdę przepyszny. Jak będziecie tylko w Niemczech, w Edece, czy właśnie w tym sklepie Alnatura, bo to jest taki sklep bio i ten sklep bio sam w sobie ma te rzeczy. Także no mega polecam. To ja już muszę, słuchajcie, odkładać tutaj gdzieś z boku. Z boku. Zajęło mi to cały stół, także z boku to nie wiem, na ziemię chyba będę to odkładać. Tak, ja sobie kupiłam dwa tylko? No było takie pyszne. No nic, będę je tu odkładać. Idziemy dalej z rzeczami z lodówki. Ten jogurt sojowy już pokazałam. Kolejny jogurt sojowy, też z Rewe, tylko ten był bio, a ten jest niby nie bio, ale był przeceniony. Jogurt sojowy bez cukru, tak się prezentuje. I ten ma raptem 35 kalorii na 100 gram i białka ma 4 gramy, także też spoko. No i co, będziemy próbować taki. Dalej, rzeczy z lodówki. To było w promocji, także mega się ucieszyłam, bo uwielbiam tę firmę Prowamy. I też kupiłam, proszę Państwa, kwark alternatywę, żeby był gęściejszy i on ma wtedy więcej białka też. Ten ma, słuchajcie, aż 6 gramów białka na 100 gram. Aż 6 gramów białka na 100 gram. A to ma 400 gram. Ja tak zwykle jem 200 gram na jedną porcję. Także 12 gram białka w takiej jednej porcji, co nie jest jakoś bardzo dużo, w sensie bardzo duża porcja. Czasami zjem taki cały naraz, jak jest dobry. No to mamy 6 razy 4, 24 gramy białka w całym takim pudełeczku. Polecam. I takich kupiłam dwa, także też już tutaj odkładam. Proszę, ja tylko się cały czas modlę, żeby mi starczyło pamięci w telefonie na ten filmik, bo niestety na iPhone'ie jest tak, że pod koniec filmiku, kiedy człowiek już nagra, nagle jest informacja o brak pamięci w telefonie, to może ja będę co jakiś czas stopować i będę patrzeć, czy to się nagrało. Główka pracuje. Też z Prowamyla zwykły jogurt sojowy, rzadszy. Ten ma 4 gramy białka na 100 gram. Taki. No właśnie mówię, Prowamy to jest jedna z moich ulubionych firm. I mleka mają spoko, i jogurty mają spoko. A mówię Wam, jogurt sojowy nie jest tak prosto dostać dobry. Cały czas patrzę na siebie, zamiast się patrzeć na Was. Nieważne. Dobra, tutaj niestety już się w podróży otworzyło, więc tego będę musiała zjeść wcześniej. Ale jest to jogurt sojowo-owsiany z Alpro. No nie ma takiego w Polsce. I wydaje mi się, że to będzie jak Activia. Jest taki, jest w Polsce sojowo-owsiany i on też jest z kawałkami zboża, ale jest to chyba trochę inny i to jest jeden z moich ulubionych, bo jest super, no dosłownie jak Activia smakuje. A ten, czym on się różni? Nie wiem, zobaczymy. Ma znaczek w ogóle tutaj jak Activia, taki jakby bakterii, także się zobaczy, no. Wydaje mi się, że będzie pyszny, a kupiłam niestety tylko dwa. Idziemy dalej. Co? Aha, teraz jeszcze ostatni chyba jogurcik. To jest taki kokosowy. No kokosowy no zawsze jest najdłuższy i taki dla mnie niektóre kokosowe smakują jak mydło, ale trudno. No i ten ma na przykład
dużo więcej, już ma 3 razy więcej kalorii, no bo jest kokosowy, więc z tym trzeba troszeczkę ostrożniej. Znaczy trzeba. No jak się chce, tak, to można trochę ostrożniej. Natomiast jest właśnie bez cukru, także spoko, a jest z kawałkami czekolady, więc jest stracciatella. To bardziej taki deserek. W ogóle te kokosowe jogurty mi na przykład smakują bardziej deserami niż jogurtami, ze względu na tą konsystencję i smak kokosa. Także no, taki. Dobra, nie chcę właśnie tak się za bardzo pogłębiać aż tak strasznie, żeby mi starczyło miejsca w pamięci. No i żeby Was nie zanudzić. To kolejna rzecz. Może pójdę z takimi tofu, z różnymi tofu. O. Tofu bazyliowe, bo chyba wycofali z Lidla, z tego co pamiętam, i jest tylko sezonowo, ale mogę się mylić. Na pewno teraz tofu w Lidlu podrożało i to jest wkurzające. Ale no, jedno tofu bazyliowe tej firmy i jedno tofu bazyliowe takiej firmy. Tą firmę bardzo dobrze znam i bardzo kojarzę dobrze. I jest przepyszne. To jest trochę droższe. Chyba 2,50 euro aż kosztowało, ale jest przepyszne. I takie tofu to normalnie, wiecie, nawet mam wrażenie, nie weganie są w stanie zjeść samo, bo jest po prostu pyszne. Jup! Poszło na ziemię. To jest tofu rosso, czyli z takim pesto z pomidorowym, z suszonymi pomidorami. A tu jest tofu z czosnkiem niedźwiedzim. I tyle, co ja mam Ci dalej rozwodzić. Nie będę się dalej rozwodzić, bo jak będę próbować, to pewnie będę na Instagramie dawała znać, bo już gdybym miała wszystko próbować na jednym filmie, o Jezu, Panie, to ja bym tutaj wyszła pepsą taki. Dobra, idziemy z margarynkami. Kupiłam dwie. Obie są bez oleju palmowego, więc spoko. Ten na przykład jest na bazie niby owca, ale tak naprawdę wiecie, jest napisane, że jest na bazie owca, a tego owca ma tylko mały dodatek. Natomiast muszę to odwrócić, bo taki skład. Jest na bazie oleju shea. No i tam jest trochę dodatku właśnie płatków owsianych. No, się zobaczy. Mam nadzieję, że wydaje mi się, że będzie naprawdę fajne, bo jednak mleczko owsiane jest smaczne i to wydaje mi się, że będzie fajne do smarowania kanapeczek. Świeżego chlebka. Jeszcze z solą. Poezja. Dawno nie robiłam chlebka, także będę się musiała zabierać. Wrócić do mojego chlebkowania. No i kupiłam też takie na bazie niby owsianej w bloku, bo będę próbowała na tym robić, uwaga, uwaga, właśnie moje wegańskie laguny. Przypominam, że wciąż można się zapisywać na mój kurs wegańskich lagunów. Najlepiej się zgłaszać przez mojego Instagrama, także polecam, polecam. Takie. Idziemy dalej w te lodówkowe rzeczy. Serek Simply V. Jak wiadomo, te serki już są dostępne w Polsce. Ja co prawda jeszcze 5 lat temu sprowadzałam je specjalnie z Niemiec, bo w Polsce nie było. I ja tak powiem, no tak nie przepadam ze wegańskimi serami, no bo to głównie olej kokosowy i mi zawsze smakuje kokosem. Ale te są całkiem spoko i one mają pierwszy składnik, to nie jest olej kokosowy, pierwszy składnik to są migdałki, także to jest spoko. I tu jest też napisane, że jest perfect for raclette. Jeżeli ktoś nie wie, to raclette to są takie, chyba ze Szwajcarii, taki sposób przyrządzania dania, że macie taki grill i tam wkładacie takie, jakby to powiedzieć, takie pojemniczki, które się podgrzewają i tam możecie dać jakieś warzywka czy coś i na to położyć serek i ten serek ma się tak roztopić na raclette, także ja będę testować, czy to się faktycznie będzie tak topić, bo niektóre wegańskie sery pewnie wiecie, jak się topią. Dupnie się topią. Dobra, wracając do tofu, po prostu kupiłam jakieś bio-wędzone tofu, bo też każde wędzone tofu trochę inaczej smakuje i zobaczymy, jak będzie smakowało to. Szybko idę, nie? Szybko, ale to dobrze. Kupiłam też z firmy tej Simply V wegańską fetę, też z tego powodu, że na przykład Violife bazuje na oleju kokosowym, no i też nie za bardzo to fajne. Jest smaczne, ale no tak bez przesady. Zresztą to też, wszystkie te takie wegańskie zamienniki, no nie powinny być podstawą zdrowej diety, ale no, że tak powiem, czasami jest fajnie mieć już to, coś gotowego. Ja też się staram wybierać takie rzeczy, które mają po prostu wysoką zawartość białka, bo jak nie znacie, to ja sporo trenuję. Teraz jak byłam w Monachium, no to tydzień było bez treningu, ale teraz mam wrażenie, mam nadzieję, że wrócę na treningowe tory. Także taki serek do sałateczki greckiej czy szopskiej bułgarskiej. I uwaga, coś, co wyczaiłam w jednym sklepie, jak byłam pod taką górą, jak to się nazywa? Coś tam, Kirsien, tam skaczą na nartach. Pewnie Wam tutaj napiszę, jak to się nazywa. No, tutaj będzie taki, wiecie, taka będę tutaj, jak to się mówi. Postaram się w to łączenie. Jezu, ja w ogóle słów dzisiaj mi brakuje. Postaram się w to składanie tych filmików. Edycję, o, będę taką edytorką i tutaj Wam napiszę, co to było za miasto. Postaram się. W każdym razie tam znalazłam, nie wiedziałam, że to jest aż tak małe. Kiedyś kupiłam
3 lata temu kupiłam właśnie pierwszy wegański camembert w Berlinie. Kosztował mnie mniej więcej tej wielkości, uwaga, uwaga, całe 10 euro. I było to tak cholernie drogie, ale było przepyszne. Także pół żałowałam, pół nie. Ten kosztował już 5 euro, czyli połowę mniej, ale wciąż sporo, ponad 20 zł, gdzieś tam 25 zł za takie coś, to jest jednak sporo. No ale będzie testowane, to jest raptem 100 gram, ale myślę, że będzie pyszny. Idziemy dalej. Słuchajcie, kupiłam wegańskiego tuńczyka. Wegański tuńczyk, on bazuje na wodzie i na białku grochu i na sejtanie. Tak się prezentuje. Nie wygląda zbyt zachęcająco, ale zobaczymy. Zrobię może sobie tuna salad albo coś. I w ogóle w Niemczech jest fajne to, że często na produktach macie podane tutaj wartości jakby odżywcze, w sensie nie kalorie i tak dalej, tylko jak zdrowe to jest. I w sumie większość, co wybierałam rzeczy i które miały te symbole, no to miało albo A, albo B. No także spoko uważam, nie? Także taki tuńczyk. O, coś, co na Instagramie wywołało burzę wiadomości. Wegańskie pampuchy. I teraz tak. Tak, można sobie zrobić w domu, ale ja na przykład jeszcze nie robiłam wegańskich pampuchów w domu. Mam wrażenie, że takie nasze polskie pampuchy, parowańce, czy jak zwał, tak zwał, możecie napisać w komentarzu, jak mówicie na takie bułki na parze. To trochę takie azjatyckie bao, tylko że w formie całej bułki, nie? No i to ma, słuchajcie, A, ma ocenę A, czyli że jest takie zdrowe. Pomimo tego, że w margarynie jest olej palmowy. Ale też, no, nie przesadzajmy z tym olejem palmowym, jakby... Sama byłam w Indonezji i widziałam, jak to mniej więcej wygląda. Aczkolwiek tak naprawdę olej kokosowy też jest palmą, kokos i to wygląda prawdopodobnie podobnie. Ale czasami jest napisane, że to jest ekologiczny olej palmowy i wtedy jakby faktycznie gdzieś tam czytałam w internetach, że jak jest ekologiczny, no to faktycznie starają się, żeby aż tak nie niszczyć tych lasów deszczowych, ale specem aż takim nie jestem, więc jakby nie znam się, a się wypowiem. No staram się po prostu jak najmniej produktów z tym olejem palmowym, ale też no bez skrajności, bo tak to można być takim ascetą, tak? I nic po prostu nikomu nie szkodzić i najlepiej odżywiać się powietrzem, żeby ten niczego nie wykorzystywać. No i może zabrzmie tutaj dosyć kontrowersyjnie, no ale taka jest prawda, tak? Że żeby niczemu nie szkodzić, to chyba trzeba by było mieszkać po prostu w lesie, taki Robinson Crusoe i po prostu zbierać sobie coś, co wyrośnie. Nie wiem, coś, co spadnie dopiero z jakiegoś drzewka czy coś i dopiero to zjadać. Także mam wrażenie, że bez skrajności. Jest długa moja gadka na temat tych pampuchów, ale mam nadzieję, że będą smaczne. Idziemy dalej. Teraz pójdziemy to. Wegane kartofel schnupfnudeln. To są takie tradycyjne niemieckie kluseczki. Jak ktoś kojarzy, to fajnie. Jak nie, też spoko, to Wam wytłumaczę. To są takie kluseczki, najczęściej się je z sosem grzybowym na przykład, lub sosem pieczeniowym, często dodaje się do mięsa, ale wiadomo, można sobie jakieś bezmięsko tak zrobić i są takie właśnie kartoflane kluseczki, coś ale nasze kluski śląskie, ale w tej formie, czy kopytka, ale w tej formie, także to będzie jedzone. Dalej, z tych, może teraz pójdziemy do moich, a jeszcze czekajcie, jeszcze takie coś, czyli knedle, pyzuchy, też takie niemieckie pyzuchy, w ogóle kuchnia polska i niemiecka jest w niektórych kwestiach dosyć podobna, także na przykład my mamy swoje pyzy, a oni mają swoje knedle właśnie, Sonntagsknödel i to się właśnie tak jak u nas się je tradycyjnie schabowego w niedzielę, tak u nich takie knedle i te knedle są właśnie w środku też z sejtanem, także będę próbować. Dobra, przejdźmy teraz do tych bezmięs właśnie. Proszę Państwa, taki sznycel. Sznycel z kurczaka, ala z kurczaka, ze szpinakiem w środku. I co? Ja byłam przerażona na początku, że ten skład będzie straszny, ale totalnie nie jest taki straszny. Na początku jest woda, a potem jest skład panierki, bo tej panierki tutaj jest jednak sporo, jak we wszystkich takich zamiennikach. No i jest mąka pszenna, drożdże, kurkuma, potem jest soja, szpinak, olej słonecznikowy, no i tam jakieś witaminy, nie? B2 i B12, jakiś aromat, sól i w ogóle witaminy, nie? Także ten skład jest naprawdę spoko. I to ma, proszę Państwa, na 100 gram 191 kalorii. Tutaj jest 200 gram, czyli dwa takie kotlety. No i 12 gramów białka na 100 gram. Nie za dużo, ale może być. Dalej, to. Tutaj się widzę coś,
musiał taki wkład chłodniczy się troszkę właśnie ocieplić i trochę wody poleciało, ale są to takie, patrzcie na to opakowanie. Na pewno ten stek wygląda tak, są to już gotowe takie steki, które naprawdę wyglądają jak wołowe steki i skład jest też spoko i spoko makro, bo masz 30 gram białka na 100 gram, a tu jest 210 gram, czyli około jeden taki kotlet ma około 32 gramów białka, czyli naprawdę już fajnie. Taki stek. Teraz patrzcie na to. To jest taki filet z kurczaka, który naprawdę wygląda jak kurczak. Patrzcie na to. To naprawdę wygląda jak kurczak. No kto mi powie, że nie? Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto powie, że to nie wygląda jak kurczak. A na rysunku patrzcie, jak się kroi. Jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie krojenie, ale wygląda tak. I to ma na 100 gram 160 kalorii i 12 gram białka. No. Jezu, ja to tutaj odkładam, muszę to szybko nagrać, żeby to odłożyć do lodówki, żeby to mi się nie zepsuło w przeciągu tych kilku tygodni, zanim ja to zjem. Teraz tak, dwa wegańskie kurczaki, jeden tej firmy, Like Meat. Kiedyś z Londynu przywoziłam sobie z Marks & Spencer, dokładnie takie po prostu sojowe kąski, bez żadnych przypraw, bo to sobie każdy człowiek może przyprawić jak chce. I to ma na 100 gram 114 kalorii i aż 18 gram białka, więc to jest mega super. No i bazą jest praktycznie sama soja, nie? Sama soja, także dlatego tyle białka. Ja na przykład lubię, tutaj jest takie sałatce podane, a ja robiłam sobie chyba kiedyś makaron w takim sosie kremowo-szpinakowym i właśnie z kurczakiem. Tak, i to było dobre. Także też będę robić i na pewno będę pokazywać, jak zrobię i raczej na Instagramie, bo jakbym miała te wszystkie produkty testować, no to tych filmików już było tyle. A też możecie mi dać znać, czy wolicie, żebym pokazywała na Instagramie, czy tutaj. Dajcie znać. I jeszcze taki grillowany już kurczak, czyli z dodatkiem przypraw po prostu, nie? Tej samej firmy. Także ja lubię te firmy, bo już kiedyś próbowałam. No naprawdę spoko produkty i będzie testowany. No i jeszcze z Lidla, słuchajcie, z Lidla, bo teraz jest Veganuary. Kurde, to już mi się trochę napompowało, także mam wrażenie, że to będzie kolejny produkt, który będę musiała jak najszybciej zjeść. To na 100 gram ma 158 kalorii i aż 21 gram białka, także jest spoko. I też jest właśnie z soi i z czegoś jeszcze? Nie. A nie, jest z wody, z sejtana i z soi, czyli to jest taka mieszanka. Też wygląda spoko. Ostatnie chyba dwie rzeczy z lodówki. Ja się staram właśnie szybciutko, żeby to było... Pewnie ten filmik i tak będzie trwał 20-25 minut, ale jak ktoś chce wiedzieć, to niech zostanie do końca. I chciałabym powiedzieć, że na koniec czeka na Was jakaś... Że na koniec czeka Was jakaś niespodzianka, ale na razie muszę chyba wymyślić jaka, jeżeli Was czeka. No i teraz mam zagwozdkę. To albo czeka, albo nie czeka. Zostańcie do końca, żeby się przekonać. I z takich lodówkowych rzeczy to jeszcze po prostu kupiłam sobie tofu, bo było w dobrej cenie. Dla 400 gram zobaczymy, jak te kostki wyglądają. Zwykłe tofu, także nie ma tutaj jakiegoś ach. No i uwaga, wegański cordon bleu, czyli taki filet z kurczaka z szynką i z serem. Także mega niewegańska rzecz, która jest tutaj zrobiona na wegańsko. I też kurczak by trochę wybuchło, także... Ja się będę musiała naprawdę pośpieszyć ze zjadaniem tego. Może jakichś znajomych tutaj zaproszę. Ale ja nie mam znajomych. No dobra, zobaczymy. I może mi pomogą to zjeść. I też ten skład nie jest taki straszny. Podobny jak do tamtego ze szpinakiem. No. Zobaczymy. Będzie próbowany. Dobra, to tyle z rzeczy z lodówki. I teraz idziemy może po mleczka roślinne. To mleczko już widziałam dawno i czekałam, aż się w Polsce pojawi, się nie pojawiało. To pokazywałam już w poprzednim filmiku, jest tak pyszne, naprawdę smakuje jak mleczne. Jest się tak, jak zwykłe mleko od krowy. I to jest mega super jest nazwa, Alpro Not Milk. This is not milk. I też ma właśnie Nutri-Score, czyli jak zdrowe jest, ma ocenę A, czyli najlepszą. Jest to, bazuje, słuchajcie, to na owsie i na białku grochu. Także jest mega spoko. Na 100 ml ma 44 kalorie i białka ma, no niby nie dużo, bo 0,7 grama, ale wiadomo, można sobie podbić czymś innym zawsze. Także to mleczko jest super. I takie mleczka. Właśnie trochę jak Sprout, bo z białka grochu. Takie zwykłe, bez dodatku cukru. Na 100 ml ma 37 kalorii i białka 2,5 grama, także całkiem spoko.
I to jest takie do owsianki czy coś, ale kupiłam też takie do barista, czyli barista są zawsze bardziej kaloryczne, bo mają więcej tłuszczyku, żeby się fajnie spieniało, najlepiej. I to ma, ale też nie ma jakoś strasznie dużo, bo ma 45 kalorii na 100 ml i białka trochę mniej, bo ma 2,1. Tak, także takie dwa mleczka, myślę, że też będą całkiem fajne. I przechodzimy do rzeczy suchych, postaram się teraz jak najszybciej. W Niemczech też są zawsze super fajne herbatki i kupiłam sobie taką herbatkę. Ta jest bardzo pyszna wieczorem, bo z lawendą jest słodziutka. Malinowa i lawenda. To też są kupione w Edece. Także jak ktoś będzie, no to Edeka jest mega fajnym sklepem. Edeka i Rewe, no i te wszystkie bio, czyli Dance Market i te inne, nie pamiętam jak się nazywają. Generalnie zobaczycie sobie jakieś ekologiczne. Jeszcze Penny jest fajne, bo tam było to mleczko. W przecenie 1,50 kosztowało, także mega fajna cena. Ja kupowałam niestety po 2, no ale też bez przesady. Tak, ta malinka, lawenda jest spoko. TKN, niemiecka firma, z tego co wiem, Start Your Day mają takie różne opcje. Różnie się nazywają i to jest, proszę Państwa, z yerbą mate, z miętą i z trawą cytrynową. Też bardzo smaczna. I taka fajna, to też jest, to jest chyba angielska firma, ale w Polsce jest rzadko dostępna. I jest winter strudel, więc taka zimowa z jabłkiem, cynamonem i chyba tym hibiskusem i fenel to jest ten koper włoski. Ja bardzo lubię koper włoski. I zostały nam batoniki. Postaram się je teraz jak najszybciej pokazać. Kupiłam sobie trochę białkowych. Tej firmy, ta firma jest generalnie znana, Barbels, ale większość niestety jest niewegańskich batonów, zwłaszcza dostępnych w Polsce. Jeżeli są dostępne w Polsce, nie pamiętam, ale tutaj były dwa wegańskie. Jeden już zjadłam, był bardzo smaczny, był taki z karmelem i z orzeszkami, a ten jest orzechy laskowe i nuga, także zobaczymy. Z proteinowych mam jeszcze takie. Brownie Crunch tej firmy, tego kupiłam w DM, taka fajna drogeria. Z proteinowych mam jeszcze, o, nie, to są już proteinowe, czy te już nie są? No nieważne, te nie są chyba proteinowe już, ale nie szkodzi. Ten jest taki Crisp and Crunch podobno, czyli ma być czekoladka z jakimiś crunchami tam w środku. Ten jest z prażonym orzechem laskowym. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej troszeczkę smakowało jak Nussbeizer, bo wiadomo, Nussbeizer niestety na gorzki ma dodatek mleka. Czekam aż Nussbeizer wprowadzi wegańską czekoladę, po prostu gorzką, gorzką, bez mleka. Ale może moje niedoczekanie. I jeszcze z migdałami i z solą. Teraz tak, z proteinowych, które kupiłam w Edece, takie batony. To mają troszkę gorszy skład, ale mają fajną zawartość białka. I teraz tak, o smaku orzeszków ziemnych. Może ja powinnam wam pokazać, no nie pokażę wam tego inaczej. O smaku orzeszków ziemnych, o smaku migdałowo-ciasteczkowym i o smaku czekoladowym. Tak wyglądają. No właśnie, wy to widzicie do góry nogami, ale nie wiem jak oni to robią na tych filmach, że no tak to nie zobaczycie. Nie, musicie mi zaufać, że tak to wygląda. To kupiłam też w tym biomarkecie, trochę jak Ewy Chodakowskiej w Rossmanie dostępne, są takie ciasteczka w środku z masłem orzechowym. I właśnie tutaj też, więc mam wrażenie, że będzie podobnie smakować takie coś. To jest też fajna firma, też dostępna w DM i w tych sklepach, i w tych sklepach ekologicznych. Jest to właśnie czekoladowy batonik w środku z kawą i też z masłem orzechowym. Boże, czekolada i masło orzechowe to jest kurde, tak dobre połączenie, tak dobre. Niczym ja i chleb. To jest połączenie niczym ja i chleb. No i coś znowu a la Nussbeizer, bo mamy całe orzechy laskowe w ciemnej czekoladzie wegańskiej, też ze sklepu takiego ekologicznego. I ostatnie, słuchajcie, trzy rzeczy. Dobra, cztery rzeczy. To wam pokażę, bo to może się wydawać takie podstawowe, ale ja na przykład kocham takie koncentraty w takiej formie, bo się, pomidorowe, bo się super dodaje. I ja na przykład, mój chyba ulubiony to jest oczywiście Mutti, ale te były w promocji i też wyglądały fajnie. I tutaj jest, proszę Państwa, jakby to się nazywa, jakby to wytłumaczyć, potrójnie koncentrowane, czyli naprawdę jest tutaj sporo tych pomidorów i esencjonalny smak. No i oczywiście Nutri-Score A, bo w ogóle pomidory są mega zdrowe i nie wiem, niektórzy myślą, że koncentrat jest przetworzony i jest niezdrowy, a tak naprawdę zimą, kiedy nie ma pomidorów, to jest dużo zdrowsze niż świeże pomidory, bo te świeże pomidory są ze szklary, w ogóle sztucznie nawożone często i nie mają prawie żadnych wartości odżywczych, a to są pomidory zbierane, wiecie, w sezonie i tak dalej i potem przerabiane i po prostu tyle pomidorów, tyle dobroci z pomidorów zamknięte w takim opakowaniu. No. I jeszcze ostatnie trzy rzeczy, trzy czekoladki.
czekoladki kupione właśnie pod tym coś tam Kirschen, pod tą górą. Ta jest słodzona stevią i jest z chili. Gorzka czekolada wegańska z chili, ręcznie robiona. Bo w ogóle tam to Zagłębie chyba słynie z czekolad, bo dużo było takich czekoladziarni, to też chyba pokazuję w poprzednim filmiku. No i migdał, czekolada gorzka też bez cukru z migdałami. Całymi. I ostatnia rzecz! O nie, kurde, jeszcze kupiłam te majmusli, ale nie przyniosłam ich. Albo nagram, albo nie. Może wam pokażę jeszcze. Właśnie w majmusli kupiona czekoladka wegańska, creamy choc z karmelizowanymi migdałami i chrupkami ryżowymi. To jest bardziej taka mleczna wegańska. Ale wiecie, no jeszcze ja uwielbiam właśnie połączenie cukru, tłuszczu i jeszcze czegoś chrupiącego. No czy może być coś lepszego? Nie może być. Także tyle. Może skoczę szybko po tym majmusli, to wam jeszcze pokażę. Dobra, jest niespodzianka, a nawet dwie. Pojawiła się Lili i Kajko na łóżku. Także to jest niespodzianka dla tych, co wytrwali do końca. I niespodzianką jest to, że poszłam jednak po te musli. To było w promocji, więc kupiłam chyba za 5 euro. Bardzo dobre musli, takie z truskawką, wanilią i orzeszkami. No lubię właśnie te firmy i pokazuję wam w poprzednim filmiku właśnie, jak weszłam tam. I tak jak mówiłam, przepraszam, że tak krótko dosyć w tych sklepach nagrywałam, ale no ja się jeszcze stresowałam, ludzie się gapili, jeszcze wiecie, obcy język tam, co to w ogóle przyjechała i nagrywa, także... ale mam nadzieję, że wystarczyło tyle, żeby wam pokazać. I taką paleo granolę, taka z masłem orzechowym i z samymi orzechami. Taka bardziej jako posypka dla mnie to jest do owsianki, nie żeby coś chrupało, bo dla mnie musi coś chrupać w owsiance. No i pokazywałam też na Instagramie cała wielka paka ciastek wegańskich spekulacis. No nie jest to może bardzo zdrowe, ale na przykład jakiegoś spodu ciasta czy coś, super są takie. No pierwszy składnik to jest mąka, potem jest cukier, potem olej palmowy właśnie, no i przyprawy w sumie. Ale cała taka paka wielka. Herbatka kolejna, też kupiona w DM, kilka różnych smaków, Taste the World, myślę, że będzie smaczna. I nie wiem dlaczego to będzie ostatnia rzecz, może to nie jest jakiś super hiper, ale musztarda, proszę Państwa. Jako Niemcy generalnie mają super wegańskie, super musztardy, niekoniecznie wegańskie, w sensie wszystkie musztardy raczej są wegańskie. Nie zdarzyło mi się jeszcze widzieć niewegańskiej musztardy, ale uwaga, co mnie zaskoczyło. Jak na 100 ml ma 90 kalorii i wiecie jakiego makroskładnika ma najwięcej? Nie wiecie, a ja wiem. Białka, aż 6 gramów białka na 100 ml. Tłuszczu ma 4,9 i węglowodanów ma 3,4, czyli najwięcej ma białka. Skąd czerpiesz białko? Z musztardy! No nic, dobra kochani, pieski tam siedzą, czekają aż pójdę z nimi na spacer. Moja chałeczka rośnie, zaraz po przyjeździe zrobiłam, bo dla patronów muszę wstawić przepis, więc powtórzyłam ją, żeby jeszcze lepiej się zgadzały wszystkie gramatury. I co? Ja to muszę teraz gdzieś upchać, nie mam pojęcia gdzie. Mamy 4 lodówki, ale wszystkie są zawalone, więc tu muszę się zastanowić. Pieski leżą i czekają właśnie na spacer. I co, dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś wytrwał, to niech mi napisze w komentarzu, co wam się na przykład najbardziej podobało z tych produktów, co może chcecie, żebym szczególnie przetestowała i pokazała. A tu jeszcze gumy były, ale już nie będę wam pokazywać. Takie gumy malinowe i... Dobra, pokażę wam. I guma, która się nazywa Forest Gum. Mega nazwa, uważam. Forest Gum. No nic, śmiechłam. Także no, możecie właśnie napisać, co wam się najbardziej podobało, jak wam się w ogóle podobał taki haul i czy chcecie takich hauli więcej, jak będę coś fajnego kupować. I co? Powiedziałabym, że do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że będę nagrywać ich teraz więcej i że więcej osób będzie chciało to oglądać, bo wtedy też człowiekowi się bardziej chce, jak więcej osób ogląda. I tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Jak to powiem, to wiecie, to się zmotywuje, żeby to zrobić. Ciao!